Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Drakensang Online. I słuchajcie, tak słowem wstępu, bo to jest taki wstępniak do całego materiału nagrywany już po fakcie. Tak jak w poprzednim odcinku wspominałem i tak jak na YouTubie, znaczy na Facebooku zapowiadałem, mieliśmy potyczkę PvP z innym YouTuberem pod nickiem Crysis. Tu jego link będziecie mieli oczywiście w opisie tego filmu. Ja nagrywałem to podczas live'a, więc ja jakoś tam się super nie witałem na początku, nie nagrywałem to w formie odcinka, ale z racji tego, żebyście nie szukali na Twitchu w archiwum, stwierdziłem, że powycinam wszystkie walki, było ich 5, bo graliśmy do 3 zwycięstw, powycinam wam wszystkie walki, jedna po drugiej wam to po prostu potnę i wrzucę jako całość, także z tam z półtorej godziny wyszło tak naprawdę 30 minut materiału gdzieś tam samych walk PvP. Graliśmy 3-3, także mam nadzieję, że jesteście zainteresowani i że zostaniecie do samego końca tego materiału. Ja jeszcze będę sobie grał w Drakensang Online, zapraszam wszystkich do mojego bractwa YouTube Masta, tutaj na serwerze Grimmag. Aktualnie mamy tyle członków i bardzo możliwe, że w przyszłości z innymi YouTuberami również będziemy mieli jakieś potyczki PvP. No, także zapraszam, zapraszam. Myślę, że warto. Link do gry, która jest w sumie darmowa, bo to jest gra darmowa free to play, macie również w opisie tego filmu, także serdecznie zapraszam. I co? Pozostaje mi tylko życzyć miłego seansu i przepraszam również za jakość materiału, z tego względu, że Twitch pozwala tylko na 3500 bitrate, więc ten obraz jest takiej średniej jakości. No niestety streamowanie na Twitchu nie pozwala na więcej, a z racji tego, że to jest reupload, to no jest to w formie takiej live'owej, prawda? Ja tutaj oddzielam formę nagrywania filmików na YouTube tak stricte i stricte streamowania, więc powiedzmy, że to jest taki reupload ze streama. Więc zapraszam i zachęcam do zostawienia łapy pod filmem i komentarza, co o tym sądzicie, czy chcielibyście wziąć udział w kolejnym takim evencie. Bardzo możliwe, że będę miał jakieś nagrody od samych twórców właśnie dla wszystkich uczestników, jakby co. Dziękuję wam i zapraszam na materiał. Lecimy! Cześć, tu Crysis i witam was w wyczekiwanej przez was walce między mną a... mną, czyli Seto, siemaneczko. Tak, i ze mną w mojej drużynie jest Anulecka. Hej. I Galgaty. Cześć. A w drużynie Kamigo? James... Jezus, ale imię, znaczy ten nick. James Buckerson.pl i Naris. Ja. I jedna z innych osób jest z nami na TS-ie, a druga niestety nie posiada takiej możliwości. Dobra, i dzisiaj będzie walka, w sumie chyba nie jedna, bo one są dosyć szybkie. Tak. Pojedynki 3-3. I w tym momencie ja zaczynam, już jestem przygotowany do szukania grupy. Ja też, więc dobra, klikamy. 3, 2, 1, go! Można przypomnieć, że jeżeli chodzi o PvP tutaj w Drakensangu, to mamy pojedynek 1 na 1, 3 przeciwko 3, czyli grupa przeciwko grupie, gdzie to jest normalne właśnie takie PvP na arenie, gdzie to jest do wybicia, do zdobycia 3 punktów przewagi. Jest 5 na 5, co jest zdobyciem flagi i musimy zdobyć po prostu flagę przeciwnika i przynieść ją na swojego respa, a szturm twierdzy jeszcze niestety nigdy nie sprawdzałem. No tak, minusem, jak widzimy, jest całkiem fajnie dużo, sporo różnych trybów PvP, co jest dużym plusem, ale minusem jest to takie, że nie można sobie wybrać PvP między konkretną grupą a konkretną grupą. Dokładnie, my akurat teraz zauważyliśmy, że wieczorem tutaj dosyć mało grup 3-3 bierze udział, bo ostatnio jak ja kliknąłem, żeby z moją grupą sobie tam coś popróbować, to czekaliśmy chyba z 5 minut i nic nam nie znalazło. No teraz jak zakolejkowaliśmy, o właśnie, mi wyskoczyło. Nam też. No to prawdopodobnie nas sparuje i to jest akurat spoko, że jak znajdziemy taką godzinę i tylko my jesteśmy chętni, to nas razem sparuje. Moja ekipa jest w drużynie czerwonej. Tak, a my jesteśmy niebiescy. Dokładnie. Więc prawdopodobnie zacznie się rzeź. No chodźcie razem, chodźcie razem. O Jezu! Wow! Jezu, to nie, to jest jakiś ruski. Ole, nawalają. Uuu! Ale zaraz. Coś... Chyba u nas poszło coś nie tak. Dlaczego u was poszło coś nie tak? To wy nas zabiliście? No prawdopodobnie tak. Ja tutaj widzę Galgaty, tak? Tak. Okej, okay, to nie wiem czemu, ja widziałem jakiś rusek wam, dobra, jaki jest rusek? Mi jakiś rusek. Pomocy, pomocy. No właśnie nie wiem o co chodzi z tym ruskiem, kogoś nam wyrzuciło z grupy, tam, czy co? Tak, było napisane, że nie chcę uczestniczyć. Kurde. A to... Chodźcie wszyscy razem na jednego i mówimy, na kogo się rzucamy. Ty, ja już wiem, czemu mi tak słabo idzie. Bo?
Traciłem skilla, zrzuciłem sobie z pasku jakoś przez przypadek i nie mam skilla tego mojego ulubionego. Możesz się domyślić, którego. A ty grasz kim? Ja gram krasnoludem parowym, który właśnie padł na ziemię. A to te są twoje, kurczę, te... Tak, to moje są te wszystkie działka i właśnie o tych działka. Działkach... tutaj, o, tu są. Nie mam paska teraz. Przynajmniej no, walczyliśmy ze sobą, bo ja pierwsze to zobaczyłem właśnie Cyrlicę. Jezu, ja z tym ruskim walczyłem, kurde. To u nas kogoś tak dodało, wiesz? Prawdopodobnie spróbuję po tej walce... Aha, to jest 3 już, tak? No to ciekawe. Tak, nie, to było szybkie, to było szybkie. To muszę odzyskać mojego gracza. Więc u nas zaakceptowali... byłem ja, a Nolecka zaakceptowała? Tak. I... Jesteśmy w drużynie. Czekajcie, bo ja mam pomarańczowy. Ja mam też pomarańczowy tlen. Jesteśmy w drużynie niebieskiej, tak? A my jesteśmy tak. W drużynie czerwonej i są u mnie wszyscy, więc. A ja mam. Niech rozpocznie się rzeź. Oj. No, ktoś tam stoi w miejscu. Ktoś tam laguje. Ktoś tam laguje u was. Co to? O Jezu, już się zaczyna. Ej, no panowie, tak bez jaj trochę. Ja ginę już. Dobra, Mikołaj nie żyje. Ale nie stać w miejscu! On ma mało HP, dawajcie go. No nie, ja widzę, że ma dużo. Jezu, jestem sam na sam. Jesteś sam na sam. Czy mamy kciuki? Mam takie pytanie, czy używałeś już miksturki leczenia? Nie. Czy możemy się umówić, że nie używamy miksturki leczenia? No dobrze. Jesteś na zwycięskiej sytuacji, bo ja mam troszeczkę mniej życia. Dawaj, ataguj go, wygrasz. Tylko w niego traf. Kurde, te wieżyczki mnie tak irytują. No what the hell? Jezu, już myślałem, że wygrałem, jak tak krzyknąć what the hell. Nie. I ja tak polecam nie trafiać w niego. Krajica, żebyś tak trochę... Wiesz, wtedy wygrasz, może... No. To ja muszę trochę postrzelać sobie w powietrze. A w tym momencie to jest chyba bóg całej pięknej gry, że regeneruje mi się mana. Tak? Znaczy ja mam umiejętność, że każdy strzał regeneruje mi parę. Tylko że w tym momencie, bo ja mam parę, nie mam many. Tylko jak czytałem tą umiejętność, to sądziłem, że każdy trafiony strzał regeneruje mi tą parę. A tu tak nie jest. Masz? Macie w sumie tyle samo HP. Tak? Tak. Oj. Ej, skończycie kiedyś? Nie wierzę. Spoko. No! Jak się tepnąłem na ten! O, ładnie grajcie, piękne. Ten mój strzał, ten, którym ci strzeliłem, co dało ci tak dużo obrażeń, on zajmuje się jakąś sekundę kastowania, żeby go wystrzelić. On się tak szybko... A ja się pod to tepnąłem, nie? A ty się pięknie tepnąłeś, praktycznie wiesz co, w sam... O, Jezu! Ajajajaj! Kurde, te wieżyczki to jest po prostu jakaś porażka. Oj, baj, 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 baj. Już, tutaj pomagam. Pomóż mi go. Bardzo mało HP ma chłopak. Aj, odskoczył ode mnie. Uszłam go. Aj, zginąłem. Te wieżyczki. Tak mało HP ci zostało. Bo został święty Mikołaj. Dawaj go, Anuleczka. Zginę. On ma bardzo mało HP. Jezu, jeszcze żyjesz. No, żyję. Ja myślałem, że ty jesteś martwy. Oh, yeah. HP. Ej, no jeszcze nie mogę. Myślałem, że ty jesteś martwy i ci dałem Ej, chodźcie bokiem wszyscy. Dobra. Wcale tego nie słyszymy. No, ale dobra. Chodźmy tym drugim bokiem. No. O kurde, on nas stąd może zdjąć. Dawaj, pomocy, no co wy? Kurde. No kurde, te wieżyczki mnie po prostu spędzą do... Zabiłem prawie jedną osobę. Kurde, włączyło mi się coś, nie. No Mikołaj tam jeszcze, chociaż nie wiem jakim cudem, ale Mikołaju! Ile ty dajesz za Mikołaja? Za darmo tam miałem. Tam, ale to mam na parę godzin tylko. Daj, bo ja mam bardzo mało HP. Czekaj, ja mam pomysł. Obydwoje mam. No to masz świąteczny prezent. O, właśnie. Coś mi się włączyło, nie. Proszę, dobra. Tutaj kursor... E-klikam. Chodźcie tym drugim bokiem! Chodź, nie no, chodźcie za mną. Nie no, Jezu. Dobra. No dobra. Kursor czasami przychodzi na drugi monitor, kurczę. O, nie trafiłam. Chodź tu. O,
porządku, mam nie, nie. Jest, zabiję. O, Mikołaj od tyłu. Zabrałeś. Mikołaj od tyłu. Ja nie wierzę po prostu. To jest miasto, zaczęło lagować coś. Sądzę, że to się nazywa śmierć. Nie, żyję. Okej. Okay. Ja jeszcze też. Jeszcze. Ej, zginąłem. No. To przegram. O nie! No nie no, jesteś wojownikiem. Brak walki równa się twoja śmierć. Musisz chyba jednak rzucić się na tego Mikołaja. Albo na mnie. Sądzę, że Mikołaja łatwiej będzie mu zabić. Nie daj się, dawaj. O, przynajmniej Mikołaja. Prawie. Dobra. 2-2. Czyli już ładny pojedynek. Ale farta miałem. No, po paru rozgrzewkach, jak każdy chodź, ogarnął co tu, i jak, to... Tak, no. Tu. Gdzie uciekasz? Anuletka. Uważaj, Krensis atakują. Chodź na niego. Głupia zwierzyczka. Bo nie wierzę, no. Daj go, Krensis, daj, pięknie, jest. Dobra. Jastrzębioki, czy... What the hell? Co, ja jestem sam? Para. Nie, ja jestem z tobą. Do widzenia. Do widzenia, proszę pana. Uleczył się pod komą, nie miało być potek. A. Nie, to nie miało być potek podczas pojedynku 1 na 1. Zginąłem. Ale uwielbiam. Daj go, Krensis. Okej, zostałem sam, okej. Tu ma tyle. Nie ma. Spoko. Kurde, te pierzyczki mnie po prostu... Aaaa! Tak irytują. No nie! Ta wieżyczka! Nie umarłem sam. Jeszcze się trzymam. Nie lekceważ się krasnoluda, dopóki trzyma pistolet w dłoniach. Wieżyczki w kieszeni. No masakra, te wieżyczki to jest taka... Cały czas trzeba chodzić, nie? Bo nie możemy się zatrzymać w miejscu, bo inaczej te wieżyczki cały czas nas sfokusują. Ile one stoją? Jejku, szczerze mówiąc, jakby mnie nie atakował, to bym ci powiedział. Mhm. 10 sekund. A, no to trochę... No, macie tak podobną dłużej. Ilość życia, nie? W tym momencie. Chciałem, że dłużej stoją. Ale na Aris ma chyba więcej. Nie, właśnie chyba mniej, ale... Ja jakieś jedną, trzy... No, podobnej. Będę grał na czas. Nie, Luzio, on cię tylko tak potraktuje troszeczkę bronią. Tak tylko troszeczkę. To nie zawodzi. Naskok. Ale salto. Ale zaraz, bo on jest jakimś łucznikiem, tak? Dobra. No to musiałby... No z daleka, kurde. No strzelaj. Ale ciężko trafić jest. Jak jest w ruchu. O, akurat pod wieżyczką. Dostał, dobra. Szczerze, nie wziąłem sobie jednej umiejętności i zapomniałem też wziąć, bo jest niej rzadko używam, to akurat to nie wziąłem i... Tylko jak było jeden na jeden, było bez uleczania. Dawaj go, Krajc, bardzo mało HP, szybko! O nie! Naris, to nie używaj, jeden na jeden. Jeden na jeden to nie używamy, faktycznie. A, tak zapomniałem. No. Tak było mówione. A Mary. Dobra, no i dobra, tak... to i tak zginąłeś, bo kurde, tam było tyle tych... Te... O, jest. Wyskoczyło. Jest, zaakceptowałem. Mimo tylko, że my jesteśmy chętni do gry 3 na 3, to i tak trzeba chwilę poczekać. Dobra, my czerwoni. My czerwoni. A mi prawdopodobnie niebiescy, ale o, już nas wrzuciło, dobra. Dobra, to idziemy. Za mną moja wiara. Ja muszę sobie inaczej pod palcami te skille, kurde, walnąć. Oj, albo tu. Pyk. Udało mi się go obrzucić. Dobrze. No nienawidzę tych wieżyczek, po prostu, no nienawidzę tych wieżyczek, nie? Obici są. Tak, tylko że ja. Oj. My też jesteśmy obici. A ja mimo wszystko nie będę używać tych miksturek. Aha, no, okej. Ja nawet nie mam. Ooo, nie chcę dostać tą wieżyczką. Ja za to nie chcę dostać żadnym piorunem. Ale masz. Nie. To masz ognistą kulą. Musisz z nim walczyć. Ej, ja mam mało HP. Ale trudno, musisz z nim walczyć, bo on jest dystansowy. Musisz do niego dobyć i go po prostu zabić. Zapraszam. Teraz. O kurde. Oh, yeah. Dobra taktyka. Ajajaj, nie weszła.
Dobra, chodźmy ogóle... wszyscy razem. Nie no, dobre miał ustawione, dobra, lecimy. A te wieżyczki! Nie, odcięli mnie, kurde, od teamu. Ładnie. No nie, te wieżyczki mnie po prostu... Dobra, bierzemy go. I ktoś mi, kurde, powiedział... Nie wiem, czemu nie widzę życia mojej drużyny. Nie wiem. Dobra, wszyscy żyją. I ktoś mi powiedział, kurcze... No gdzie mnie z tą wieżyczką? O kurde, jest. Nie ten skill, no przecież co za... Ale z łapki cię zabiło, na zasadzie nie jest jakiejś wieżyczki, jak tchórz, tylko cię zabiło normalnie, po krasnoludzku. To powinien mieć topór. Kto? Powiedzmy, co że to jest za... takim, wiesz, liberalnym krasnoludem, no, który idzie na, w technikę. Co to za kałuża, ktoś tam rzucił taką, pewnie jakiś slow. To o którym właśnie ja mówiłem, na zasadzie, który... rzadko go używam, zwłaszcza w PvE-cie rzadko przydaje. On spowalnia, on mocno spowalnia wrogów. Więc wy raczej w to nie wchodźcie. Żadnego aplauzu za to, jak trafiłam? No dobrze, bardzo ładnie trafiłaś. No. Nie wierzę. Ojej. Weźcie mi stąd wieżyczki. No nie wierzę. Teraz idę do ciebie. No to trochę za późno. Dobrze. Jesteś naszym tankiem. Ty powinieneś nas chronić, a nie uciekać. Dobra. No nie wierzę. Lud. Dobra. Golgaty, idziemy za tobą. Jakoś... Bądź naszą tarczą. Jakiś lag był? Powiem wam szczerze, że często nie używałem właśnie tego takiego skilla, który spowalnia. Ale teraz no, na PvP jest on o wiele, wiele bardziej przydatny, nie? Jest? Zabiliśmy coś? Chyba. My? Oh god damn it. Kurde. Aaaa! Dawajcie go. No nie. Ej, on ma ochotę. Nie! 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 Tylko nie te wieżyczki! Dobrze. Żyję. I mam się dobrze. To nie było się mam... No, mam się dobrze. Dobra, mam chyba na parę. Czekaj, bo ja muszę sobie parę ładować. Uleć do niego, postaw wieżyczkę i ucieknij. To wcale nie jest takie proste. No ja wiem, tylko mówię. Nie! Ej, to nie powinno strzelać przez ten, jakie słab. No, aha, jasne. A wyszedłem poza zasięg. Bo to jest takie jeszcze trudne, że ja muszę się trzymać w zasięgu tych wieżyczek. Jezu, tu jest jakieś jeziorko. A to normalne. Jezu, kule ognia latają wszędzie. Nie na to się pisałem. O! Jak na ślepo puściłem! Nice. Dobra, my wychodzimy stąd. Dobra. Co, ile jest? 2-1. Jak to ma? Oni. Dobra. Po krótkiej przerwie. Idziemy. O właśnie, dobra. Witajcie po krótkiej przerwie. Troszeczkę składy się zmieniły. Już nie mamy Ani, jest za to z nami Rebellion 86. Który również tu z nami jest. No to się, Jezu Chryste, to oni do mnie strzelają. Ale... O właśnie. Panowie, idźcie przodem. Nie. Nie. Dobra, zabiliśmy chyba jednego. Jak się tak, kurde. Bardzo mało życia. Zginąłem. Oh yeah. No to. A jak gdzieś tam celuję kursorem na górę ekranu, to sobie zawsze włączam jakieś właśnie
Jelgate, wiesz co, uciekając na pewno nie wygrasz, więc albo musisz jakoś ich zabić, albo po prostu... Bo już nawet nie miałem... Usznik! No. Dobra. Chodź. Chodźcie razem jakoś. Będę moja pierwszy, nie? Rzuciłem pomocy. Widzę. No HP, no HP, Rebelium pomóż tam, no, ja też strzelam. Obiję jednego. Dobra. Jednego zabiliśmy, macie dwóch na dwóch. Obić się. Ja mam coś tam, mam bardzo mało HP. Daj, Jezu, ja strzelam do siebie. Poczekaj, niech oni dojdą, wycofaj mnie troszeczkę, wycofaj. Plum, 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 plum. I idziemy. Dobra, jest ładnie. Poczekaj. What? Kogoś mi zginęło. Halo, co się dzieje? Dobra. To teraz tak, ty musisz iść przodem i to bardzo iść przodem. Jezus jest na szczała. No może nie na szczała. Nie no tam. Dacie radę. Obaj mają mało HP. Dasz radę, Crysis. Maza i księżyczka. Nawet dwie. Ja widzę tych księżyczek. Bardzo maloła. Maloła ma bardzo mało HP. Kaj? Dawaj go! No nie wierzę! No nie wierzę, jaki stun! Oh, come on! To było fajne, to było dobre. Chodźmy na lewo. Oni wcale tego nie słyszą. Ale nie wiedzą, które lewo. Igo. No to na 3, 2, 1 atakujemy ich. Dawaj, 3, 2, 1. Kurde, uciekaj szybko, ty dziadu mały. Chodź tu. Po co mi uciekasz? Nie ma uciekania. Dobra. Tu mam Narisa. Gdzie to jest? Nie, coś mi się włączyło. Umieram. I Kamiega. Nie ma mnie, trolololololo. Jest. Aj. Marko. Jeżeli to cię pocieszy, zginąłeś jak mężczyzna strzałem z pistoletu. What the hell, czemu oni... Cicho mnie tu. Cześć. No co za kurde... A, nie użyłem plamy. A, macie, no goddammit. Wiesz co, troszeczkę nie wierzyłem w połączenie dwóch wojowników i mechanikusa. Bałem się, że troszeczkę dajemy zostaniemy outrage'owani. Po prostu. Uważajcie na strzały. Na 3, 2, 1 dawajcie. Dobra. Dawajcie. Ładnie, jeden poszedł. Teranelis. No nie wierzę, kurde. Nie wierzę. Jeszcze raz mnie, która ta wieżyczka walnie, to przecież się zaraz... Wszyscy powijani jesteście. O, fuck. Uważaj. Kurde, nie przeszkadza. Jak on mnie tu zabił? What? Nice. Jezu, ty wygrałeś. Bum, bum. Właśnie nie wiem, jakim cudem. I zamiast wieżyczkę w ogóle postawić, to skoczył. No dobra. Aha, ja już wiem, czemu mi skoczył. Dobra, już okej, jest. Uwaga, jest. Chodźcie na nich. Nie, Jezu, daj. Nie blokujcie. Dobra, tego bijemy. Nie ma co podchodzić. No jak do wieżyczek, to nie ma co podchodzić. Awaj. Dobra. Teraz drugiego wstun. Niektóre moje... Nie wierzę w te kurde... Uwierz, one są rzeczywiste. No te wieżyczki, po prostu to jest jakaś porażka. Dobra, panowie musicie złapić jednego ze wstuna i w tym momencie go zabijamy. Ups. Teraz jednak musicie sobie radzić sami. Migo, Migo. No nie! No nie wierzę. Pomóż mu. Rebelium, lecisz do niego. Dobra, jest okej. Okay. Jest was dwóch na jednego. Sądzę, że jeden stun i wygrywamy to.
Wow. Ma bardzo mało HP. Kurde, no jak to nie wpadło? Ja się wrzucę tu na Rebelliona. Yes. Ja. Yes. 2-2. No dobra. Let it be. O. A zacięty mecz. No, no. Drugi. Mundka jeszcze. Dobra, zobaczymy, czy mamy wszystkich. Mam Narisa. Ja mam wszystkich. I mam swoją drugą osobę, jest, znaczy trzecią, jest James, dobra. Dobra, i witamy was w piątym, ostatnim pojedynku. Pojedynku o wszystko. Szóstym chyba, nie? Nie, zaraz, raz, dwa, dwa, piątym faktycznie, kurde, liczyć nie umiem. Ja mówię, do trzech, nie? To trzy, trzy. Idź mi z tymi wieżyczkami! Dobra, to wy upolujcie mi kogoś, o tego, upolujcie mi go, dobrze? I zabijamy, i puf. I nie mam go. Się na mnie życieli wszyscy. Dobra, upolujcie mi drugiego. Czekajcie, słuchajcie, bo jestem bardzo spowolniony. Nie stać w miejscu! Dobra. Jezu, się zatrzymałem tego. Już lecę do ciebie. A on tu zniknął. No nie wierzę, te wieżyczki mnie po prostu zaraz do grobu spędzą, naprawdę. Wiesz, równie dobrze mogę powiedzieć to samo o twojej teleportacji, kulach ognia, lodzie, stunie i tak dalej. Ja nie mam żadnego stuna, to jest minus mojej postaci. Nie, odpaliłem sobie jakieś okienko na górze, no come on! Poczekajcie, dobra, zostawcie go już. Nie, dobra, dobra, już jestem, to okay. Szybko zamknąłem, ale... Ale wiesz, jak chcę na przykład do góry... Do góry gdzieś się mapy tepnąć. Wow. To jest trochę lipa, nie? Uważaj, Rebellion. Aura, bijemy go. Możecie mi powiedzieć, czemu zostałem sam? Jaki nie sam? Jesteś sam. A nie, nie zostałem sam. To ja się nie liczę. Wo. Teraz ładnie, ładnie, ładnie i jest, dobra. I teraz zostałeś sam. No nie, co to ma być? Okej. Okay. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Snek. Nagrywamy. Fajnie. What? A w co gracie? Drakensanga, Cinek. Będę mógł cię prosić? No, później wbiję, dobra? Dobrze. A już myślałem, że trafiłem cię z tego shotguna. No znowu, kurde, otworzyłem sobie to okienko, no przecież mnie zaraz coś trafi! Kula z mojego pistoletu. Już. Cześć. Damy radę. Kurde, no... Ładnie się teleportuje. No, ja w jego stronę, a on w moją. No trzmak. Ładnie. Nawet nie zdążyłem dobiec. Będzie 3-0 czy nie będzie? Już był ostatni pojedynek? Chodźcie tędy. Albo chodźcie normalnie środkiem. I teraz. Dobra, bijemy go. Jest, teraz, następny go. No, wpadałem. Pomocy, 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 troszkę mało. Widzę, HP, widzę, widzę. Dobra, damy radę. O, tak blisko wam się teleportowałem. Nie, Kami, nie ma takiego wchodzenia mi przed pistolet. Może go sobie na końcu zostawimy, co? Okej. Okay. No, seriously? Nie, tylko nie to, nie to. Nie chcę, kurde, tej głupiej wieżyczki, no tak. I stun na miliard sekund, nie? Zero. Te stuny są po prostu jakieś masakra. Wow, to ewidentnie, było połączenie na pewno lepsze wam wyszło z tymi dwoma rycerzami, bojownikami. Nie? Bojownikami. Bo te stuny to po prostu była jakaś totalna masakra, przegięcie, nie? Zwłaszcza no, jak jeszcze były te wieżyczki. Przed tymi wieżyczkami trzeba było cały czas...
Jak dobrze zaszedł stun, czyli w tym momencie byłem w pobliżu i mogłem postawić dwie wieżyczki i jeszcze strzelać ze swojego specjalnego strzału, tak to się nazywa, specjalny strzał, który zadaje 250 obrażeń mojej broni podstawowej. No. To był po prostu instant kill. Dobra. Dobra, sądzę, że to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie ostudzi to troszeczkę waszego zapędu, żeby się rejestrować i przychodzić do naszej gildii, bo te gildie nie zostają zamknięte oczywiście z tym pojedynkiem. Dalej będziemy grali i dalej będziemy prowadzili. Może kiedyś Kami będzie chciał się zrewanżować na wyższych poziomach i w tym momencie skopać mój krasnoludki tyłek. Myślę, że tak. A w tym momencie to byłoby na tyle, więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Bye bye. Cześć. Cześć.